Dobra. Jeszcze kamera do dołu. Niżej deczko, żeby o, teraz było, będzie super. Żeby było widać, co robię. Jedna kreska baterii ci została, tak sprężał się. Że co niby? No nie wiem. Jak chcesz na mnie coś złego powiedzieć, to masz okazję teraz. Nie, bo ja wiem, że i tak to będziesz ty przerabiał, także wszystko będzie nic usunięte. Nie, wszystko będzie wycięte. Wszystko zostawię. Chodź, zaczniemy od początku tutaj. Czy gdzie ty idziesz? Ja do ciebie, chcę ci pomóc trochę. Ale... Bo ja będę szła w tej rajce obok. Matko kochana. No, niestety. Gorąco mi w tej bluzce czarnej. Można krzywdę komuś zrobić z takim czymś. Takim z czymś. W ogóle wiesz, że nikt nigdy nie miał, nie nagrywał moją kamerą, mając ją na głowie? Także czuj się wyróżniona. To tak samo jak nikt nigdy nie jeździł przede mną twoim samochodem. No tak. No chyba tak. Tutaj chodź gdzieś. Czekaj, bo ja tu muszę nadrobić jeszcze zaległości. No jak ja tobie tam już pomogłam, tam już jest obcięte, chodź. A tutaj, o, nie było. Bo tam są, niektóre są za małe jeszcze. Dobra. Nie da się obciąć. No i wytłumacz, co my takiego robimy. No co, no ścinamy bąki. Żeby ścinamy nam bąki, po co czosnek, ścina bąki? Czosnek urósł w główkę, żeby urósł w pazurki, w główkę, a nie w nasiona. I to jak jest bo to jest. Dobra, tym. To jest. Tak jak przy cebuli. Jak cebula kwitnie, to potem puszcza nasiona. To samo jest z czosnkiem. I jakby ktoś chciał, no, to podejrzewam, że z nasiona do pazurka 4 lata bodajże można tak sobie. No. Jesteś blisko? Jak to się nazywa? Ale w sensie, że co 4 lata, nie rozumiem. No 4 lata trwa po prostu to, żeby z tego nasionka no mieć pazurek i można pazurek go po prostu sadzić. 4 lata. Tak, w sensie... taka. Jej. Wegetacja? Nie. Nie rozumiem, o co ci chodzi za bardzo. A, żeby już było pazurek, żeby był zdatny do tego, żeby był czosnkiem, tak? No go, tak, żeby go sadzić, żeby ale to jest takie odnowienie po prostu tej odmiany. Tej odmiany, tej rodzimej takiej, no, matecznej. To tak jak, no tak. O to chodzi. No, a my to ścinamy po to, żeby mieć, żeby nam główki urosły. Bo jak nie będziemy tego ścinać, to główka będzie malutka i wszystko będzie szło w nasiona. No widzisz. I nie da się tego obejść? Nie da się tego obejść. To jest jedyna rzecz, która tak naprawdę, której nie da się zrobić maszynowo. Trzeba to zrobić ręcznie. A pochwal się, Ania, próbowałaś już kiedyś maszynowo to zrobić? Eksperymentowałam. 2 lata temu chyba robiłam taki eksperyment, że ścięłam go. No. Tak o, normalnie nożyczkami tak go tak ucięłam właśnie i chciałam zobaczyć, bo czy urośnie. Chciałaś się adoptować do tego, do kosiarki. Tak, do kosiarki. Mówię, no bo skoro, jeżeli główka by urosła po ścięciu, tak jak ja to zrobiłam, no to dlaczego nie można byłoby tego kosiarką ściąć? No można by było. No właśnie. Ale nie udało się chyba, szczerze mówiąc nie pamiętam, co z tego wyszło. Za mocno go dziabnęłaś pewnie. Chyba tak. No ale kosiarką też byś go musiał dziabnąć, wiesz żeby co, to ja było. Ja podejrzewam, że jakby to było cięte kosiarką i jakby się dało to ciąć kosiarką, to każdy by tak ciął. No ludzie by już dawno na to wpadli. No właśnie, szczególnie jak były kiedyś takie, może tam niektórzy pamiętają, kiedyś były takie kosiarki listwowe. Ty pamiętasz może listwówkę? Takie dwie chyba wiem, no. Dwie listwy, które tak chodziły. No. Jedna w drugą. No i takim czymś to można by było ściąć, na przykład. I to może by się nadało. No niestety. No tak, to lipa. Musimy robić ręcznie. I nieważne, czy ktoś ma 2 hektary, czy 50 arów. Wszystko trzeba ręcznie. No. Dlatego mamy takie nożyki zrobione teraz. A przepraszam bardzo, bo wcześniej obcinaliśmy to nożyczkami. I jak ktoś tak przejdzie taki kawał czosnku, to na drugi dzień normalnie się nie może wyprostować. A kto ci takie nożyki zrobił? Oto pan w tamtym roku. Ten z tym, z dziurawymi spodniami, no, co mu gacie widać. Nie pokazuj.
tutaj. Jakby ktoś nie wiedział. Przestań. No, ale działa patent. Lepiej działa, jak nożyczkami, czy nie? Pewnie. No, plecy bolą? Nie bolą. Nie bolą. Widzisz. A wydajność pracy jaka jest? No, dużo lepsza. Dużo lepsza? Szybciej, szybciej się. Powiedział, że... Szybciej że super, się to super, robi. Super lepsza. Człowiek się nie męczy, jak upały nie doskwierają, bo teraz w tym roku jest tak, że ten maj jest chłodny. Nie ma tych temperatur takich, ale w zeszłym roku, jak to robiliśmy, to o zgrozo. Bo tak gorąco... W tamtym roku ja pamiętam, że... Bo też obcinałem bąki, to dłużej jak 2 godziny, to by to wszystko. Ja powiedziałam, że maj, a my mamy już czerwiec. No. A my w tamtym roku robiliśmy to w ostatnim tygodniu maja. No to można sobie no porównać, było, jaka pogoda jest teraz. A można było wytrzymać 2 godziny. W zeszłym roku. Nie? No. O to chodzi. Także takie buty. Taki relaks. Można sobie ręką pomachać. Wyżyć się na przykład. Wyżyć się można tak. Najpierw na czosnku, później na Mateuszu. Taka to robota. Wiesz co, mnie zastanawia jedna rzecz. Czy czasem kiedyś się wymyślili na to może już wcześniej oprysku jakiegoś? Nie, chyba nie. Na te bąki. Podejrzewam, że nie. A może jest, tylko my o tym nie wiemy po prostu jeszcze. To jest taka odmiana czosnku, która po prostu puszcza nasiona. Na przykład tam dalej jest, to nie będzie widać może, w pierwszym rzędzie jest czosnek wiosenny, który się sadzi wczesną wiosną. Jak tylko w polu jest sucho, to zaraz się go sadzi. I on nie ma bąków. Ale jest trudniejszy w uprawie już. Bardziej wymagający jest. Trudniejszy w uprawie? Mhm. A co w nim takiego trudnego? Wiesz co, nie wiem do końca, bo ja to mama się tym zajmuje, ale nigdy ten czosnek nie jest taki ładny jak ten zimowy. I często się psuje. A pan mówił... Choruje. Pan mówił dzisiaj nam, co nam pan dzisiaj mówił, jak byliśmy po nawóz? Pytał się, czy nam czosnek choruje zimowy. Czy nam czasem nie gnije? No, nie gnije. Bo za dużo wody ponoć jest teraz. I dużo, dużo ludziom tego czosnku po prostu zgniło. Tak? No tak mówił. Za dużo wody dostał czosnek. On dostaje, podejrzewam, za dużo oprysków. Tak i dlatego jest? Gnije, tak. Bo ludzie przesadzają. Tak go faszerują? Przesadzają. Słuchaj, każdy chce mieć jak najładniejszy. No i nie zawsze to wychodzi na plus. No, nie. No widać. Dokładnie. Trzeba po prostu wszystko stosować po prostu z umiarem. Z głową. Z głową. Panie, z głową. Błakatynę sobie upalę. Będziesz miał odbitą czapkę? Nie, bo nie mam czapki. Nie masz czapki teraz? Nie mam czapki. Miałeś. Nie chcę czapki. Niestety, bo się śmieją wszyscy ze mnie. Dlaczego? Jak jest lato, to ja w czapce chodzę. Mi chodzi o dżokejkę teraz, nie o tą zimową, bo w zimowej to jeszcze 2 dni temu chodziłeś. No bo mi zimno w głowę. O matko, w czerwcu w czapce zimowej. No co? Wiesz, że jestem trochę inny niż wszyscy. Jak ci idzie? No ci powiem, że na początku było najgorzej, bo ciężko było znaleźć tego bąka, bo jeszcze tak wzrok nie był przyzwyczajony. A teraz już tak... Nawet ci mówiłem ostatnio, że jak zrobię dobry zamach, to wezmę 3 na raz zetnę, nie? No, ale jak się to robimy jeszcze... No, zobacz, o. Jeszcze tutaj... nie wszystkie są po prostu wykształcone, bo tak 3, jak widać... O, tutaj czekaj. Są 3, ja bym je ściął teraz na 3. One są jeszcze małe. No tak, ale powinien być taki do obcinania, no jakoś się fajnie się obcina. Tak, tak, tak. I potem będziemy mieli dużo poprawek. Nie będzie poprawek, tak, tylko ja robię. Będziemy musieli robić drugi raz to samo. Po prostu jakby ktoś chciał, żebym przyszedł do niego i mu ściął bąki w czosnku, to my się polecamy. Tak. Bo my jesteśmy super firmą. A ja myślałam, że ty chcesz sprzęt opatentować. A to o tym to już nie wspomnę. Wkrótce w sprzedaży będzie na tym, na moim sklepie. Tak.
Maszyna do cięcia czosnku, do cięcia bąków czosnku. Dobry materiał, podejrzewam, dla tych, którzy kupują sobie na ryneczku czosnek i chcą go zasadzić dla siebie na działce i nie wiedzą na przykład, skąd się takie coś bierze. A co to jest? To po prostu trzeba to usunąć. Nic więcej. A jak niektórzy kupują czosnek taki w Biedronce już? Tam nie ma bąków. Ja nie wiem, co to za czosnek jest w Biedronce, od tego zacznijmy. No taki gotowy w buszce. O odmianę mi chodzi. O, nie wiem. Najlepszy polski, nie? Najlepszy polski. Graszka. Najlepszy polski. Samemu to by się zarżnął nas. Chociaż ja ci powiem, że ja to lubię robotę samemu, no spokojnie. Tylko, że ja muszę mieć muzykę na przykład. No. Słuchawki na uszach. A ja lubię właśnie, jak jest dużo ludzi i wtedy można pogadać, pośmiać się, też jak, fajnie. Jak na przykład masz iść samemu, no to lepiej słuchawki założyć i sobie muzyki posłuchać. Bo jak są ludzie, no to wiadomo, że lepiej z ludźmi, nie? I taka to robota. Pokaż ludziom, ile czosnku z przodu mamy jeszcze. No, chyba już pokazywałam. Podnieś głowę jeszcze bardziej. Tam mama jest. Jeszcze podnieś. No nie, to tu nie widać, bo tutaj jest taka górka na środku. Tam jest właśnie środek. Tam jest środek właśnie, gdzie się kończy ten czosnek. Jak dojdziemy do połowy, to będzie widać więcej. Teraz widzą wszyscy. Powiedziałabym mamie, żeby pomachała. Ała! Ale nie słychać. A takie mamy fajne tereny. No, nie powiem, że nie.